Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Wami Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. A w dzisiejszym odcinku krach na krypto, no wiadomość dosłownie z teraz, tak? Bo te spadki zaczęły się przedwczoraj, wczoraj przyspieszyły. Powiem, co się dzieje. Obniżki stóp procentowych w Polsce dopiero w 2026 roku. No tak mówi przynajmniej prezes Glapiński. Brand 24 powyżej ceny z wezwania, no i więc nasza cała akcja widać, że się udała. Inwestorzy nie zapisali się na wezwanie i już teraz widać wiarę inwestorów w to, że wezwanie będzie kolejne wezwanie z wyższą ceną, no bo o tym świadczy kurs ponad 47 zł, który jest aktualnie na giełdzie. XDD, czyli Mencen na giełdzie i sprzedam Porsche tanio, ogłoszenia drobne. Krach na krypto, no i widzimy, no już tutaj, ponieważ na krypto analiza techniczna swój renesans ma, bo już na rynkach efektywnych, na rynkach kapitałowych, giełdach, kontraktach terminowych, trochę ta analiza techniczna przestała mieć znaczenie, no ale na krypto ma się dobrze, ma to trochę sensu, no bo czym mniej rynek efektywny, tym lepiej ta analiza techniczna działa. Rynku krypto póki co o całkowitą efektywność nie posądzam, więc to niewykluczone, tak jak zawsze hejtuję analizę techniczną, to w przypadku krypto być może ona coś ma na rzeczy. Ja oczywiście jej nie stosuję za bardzo jako ciekawostka, tylko ją znam i widzę. No i widzimy na Ethereum podwójny szczyt, na Bitcoinie, czy to podwójny szczyt, czy wyłamanie z tego prostokąta. Więc być może stąd to przyspieszenie spadków. Mówię o tym nie dlatego, żeby... co się dzieje, dlaczego jest to przyspieszenie, no ale fundamentalne powody są inne, to znaczy fundamentalne powody są dwa. Po pierwsze, mniej istotny rząd niemiecki podobno raz zaczął sprzedawać się bitcoiny, to jest bardzo ciekawe, że nie wiedziałem, że Niemcy mają bitcoiny w ogóle w portfelu i to całkiem spore ilości, no i sprzedali część swojego portfela w bitcoinie. Czyżby mieli jakieś problemy finansowe? No, jak nie śledzicie, to pamiętacie, że jestem bardzo sceptycznie nastawiony do gospodarki Niemiec od dłuższego czasu. No ale jest jeszcze drugi temat, to znaczy dużo ważniejszy, MTGOX, giełda MTGOX. Nowi w krypto jeszcze nie pamiętają, ale giełda MTGOX to jest giełda, pierwsza taka większa bankructwo na rynku krypto, to jest giełda azjatycka, która swego czasu zbankrutowała. No i w tym momencie syndyk po wielu latach likwidacji, zbierania majątku i tak dalej, okazuje się, że zaczął wypłacać ludziom kryptowaluty, które tam jeszcze zostały. No i nie trudno zgadnąć, że no jeśli to było, ja nie pamiętam, który to był rok, 2016, może 17. No sprawdźcie, tak bardzo dawno temu Bitcoin kosztował pewnie 10% tego, co jest teraz, więc osoby, które paradoksalnie tam trzymały środki, miały zamrożone przez tyle czasu, no to paradoks polega na tym, że pomimo tego bankructwa i pomimo tego, że wtedy stracili kilkadziesiąt procent, nie wiem ile, 80-90% kapitału, to i tak są na plusie, bo w tym czasie te zamrożone krypto urosły i nie sądzę, że ktoś, kto wtedy wypłaciłby swoje bitcoiny, by je utrzymał aż do dnia dzisiejszego, więc no, taki przymusowy freeze bardzo często okazuje się najlepszą strategią, bo no, wymuszone utrzymywanie długich pozycji przez tak długi czas no, spowodowało, że osoby te mogły odrobić straty. No ale co to znaczy dla Bitcoina? No to znaczy to, że wczoraj zanotowano pierwsze odpływy z MTGOX-a, syndyk zaczął wysyłać te kryptowaluty na portfele, no i nie trudno zgadnąć, co się za chwilę stanie, no i być może już się dzieje, to znaczy osoby, które otrzymują te kryptowaluty, no sprzedają i będą sprzedawać i tego się rynek boi i wręcz panicznie się, jak widać, boi, no a wcześniej rynek osuwał się, no i osuwał się, po pierwsze mamy trzeci kwartał, klasycznie słaby kwartał na rynku krypto, po drugie no dzieje się w końcu to, co, o czym wam mówiłem, co prognozowałem, to znaczy, że
no będzie ta wiara w halving umierać. Tak bardzo dużo ludzi wchodziło w Bitcoina z wiarą taką, że no ileś tam miesięcy po halvingu to idzie do góry, a to przed halvingiem, po halvingu i tak dalej. Cała ta narracja właśnie umiera i wydaje mi się, że to mamy połączenie dwóch czynników, to znaczy umieranie narracji o tym, że halving oznacza wzrosty i druga, umieranie drugiej narracji, to znaczy właściwie zmaterializowanie się ryzyka, pod które grał ostatnio rynek, bo to, że MTGOX zacznie wypłacać w środku te środki, było wiadomo. Więc czym bliżej było tego wydarzenia, tym bardziej inwestorzy wyprzedawali w oczekiwaniu na to wydarzenie. No i to wydarzenie się zmaterializowało i mamy przesilenie, więc mamy dwa czynniki, które to spowodowały. No i my jak najbardziej tego oczekiwaliśmy i wypadałoby chyba już się za chwilę cashować, no ale to jeszcze się zastanawiamy, czy już teraz, czy jeszcze poczekać chwilę. A jeszcze w sumie trzecie wydarzenie się zdarzyło, bo wczoraj było święto w Stanach, no a jakoś tak się ostatnio dziwnie składa, że te wysypywanie aktywów na kryptowalutach się odbywa często podczas rynków zamkniętych. Ostatni taki wysyp Bitcoina miał miejsce w niedzielę, nie ostatnią, tylko bodajże jeszcze poprzednią, co było dosyć dziwne, kto na płytkim rynku nagle wysypuje tak duże ilości kryptowalut. Teraz przy zamkniętych Stanach Zjednoczonych, no powoli zaczyna się robić z tego pattern. Ciężko mi wyjaśnić, dlaczego ktoś ma taką strategię, bo lepiej teoretycznie mogłoby się wydawać, że jest wysypywać swoje pozycje na rynku głębokim niż na płytkim, no ale być może są tam jakieś mechanizmy rynkowe, o których nie wiemy. Na przykład potrafię sobie wyobrazić coś takiego, że jeśli na płytkim rynku ktoś wysypuje, no to ten rynek dosyć łatwo później wraca, bo wracają inwestorzy i myślą, że całe załamanie jest z powodu płytkiego rynku, wyciągają z powrotem i można sobie drugą ilość z powrotem, podobną ilość sprzedać bitcoinów. Trochę tak było przy tym spadku niedzielnym wtedy. No i nie wiem, może ktoś liczył na to teraz. To jest tylko jakaś taka teoria równie dobra jak każda inna. Nie przywiązywałbym się do niej zbytnio. Te dwie pozostałe historie są dużo bardziej istotne w tej układance. No i cóż, no wygląda na to, że już niedługo być może trzeba by będzie realizować te zyski z krótkich pozycji. No, mieliśmy też wystąpienie prezesa Glapińskiego, który powiedział, że obniżki stóp procentowych widzi dopiero w 2026 roku. Już się pojawiła ogromna fala hejtu w internecie, analityków, znawców tematu, którzy mówią, że nie ma pojęcia Glapiński, ale dla przypomnienia, jak Glapiński obniżał stopy procentowe jako jeden z pierwszych na świecie i mówił o tym, że i ta obniżka była radykalna, bo tam nie pamiętam, do 75 punktów bazowych obniżył stopy procentowe i wylano na niego pomyje krytyki o tym, że to jest polityczna decyzja i nieprawda, że teraz inflacja pójdzie w dół i tak dalej, i tak dalej. Okazało się z czasem, że jak najbardziej miał rację. Ja wtedy w programie mówiłem zresztą o tym, że to poczekajmy z tą krytyką, bo to nie wiadomo, kto ma rację, tak? Tak wszyscy na pewniaka mówili, że to jest polityczna decyzja. Okazało się zupełnie inaczej. Okazało się, że Glapiński miał jak najbardziej wtedy rację i zrobił to idealnie, jeśli chodzi o obniżanie stóp procentowych. No oczywiście nie jest tutaj tym prezesem idealnym, bo jakby wzrosty to uważam, że za późno zaczął podnosić stopy procentowe w oczekiwaniu na inflację. No ale później jeśli chodzi o obniżanie, no to jak najbardziej ruch był świetny, genialny nawet, bo wtedy to nikt się nie spodziewał, że ta inflacja zejdzie aż tak szybko do poziomów, które mamy teraz. No i mamy kolejną informację o tym, że no niekoniecznie tak będzie się spieszył z obniżaniem stóp. Znowu mamy falę hejtu i ja znowu chyba się przyłączę tutaj jako obrońca prezesa, bo mnie się wydaje, że wcale nie jest tak, że ta inflacja już może tylko spadać. Pamiętajmy o uwolnieniu cen energii. No i o tych wszystkich czynnikach, kroczeniu ścieżką lat 70., o których wiele razy mówiłem w swoim programie, to znaczy chodzi mi o to, że bardzo często mamy drugie uderzenie inflacyjne po tak dużym dodruku, który się odbył w trakcie COVID-u, więc wcale
nie jest powiedziane, że ten hejt jest zasłużony. Być może to prezes ma rację, a być może tych obniżek w ogóle nie będzie nawet w 2026. No nie wiadomo, zobaczymy. To wszystko zależy od tego, jak koniunktura się na świecie ułoży, ale nie widać jej załamania, patrząc po wzrosty rynku akcji, patrząc po wzrosty na akcjach, na surowcach, to nie widać tego kryzysu za rogiem, chyba że te kryptowaluty, o których mówiłem przed chwilą, są tym papierkiem lakmusowym, który pokazuje, co za chwilę się zdarzy. I wielokrotnie tak bywało, że to kryptowaluty pierwsze szły i pokazywały kierunek rynkom szerokim. Było tak wiele razy. To akurat uzasadnienie tego jest dosyć proste, bo nawet na rynkach kapitałowych niejednokrotnie mówiłem wam o tym, ale to już lata temu, bo ostatnio ciężko było zaobserwować takie zjawisko, ale lata temu były sytuacje, w których to rynki mniej płynne były wyznacznikiem tego, co się zdarzy za chwilę na rynkach płynnych. No, uzasadnienie tego jest bardzo proste. No, jeśli ktoś ma portfel na całym świecie, no to jest dosyć oczywiste, że najpierw powinien wychodzić z rynków, które nie są postrzegane jako drogowskaz, czyli najpierw wychodzimy w Polsce, na przykład takich Węgrzech, Czechach, a dopiero później w Stanach, bo jak zaczniemy najpierw wychodzić ze swojej ekspozycji w Stanach, no to doprowadzimy do spadków i jeśli zechcemy wtedy wychodzić na rynku polskim, powiedzmy, no to już będziemy wychodzić po dużo niższych wycenach, więc być może to samo działa teraz na rynku krypto i ciężko powiedzieć, tak jak to też jest trochę tak jak teoria jak każda inna, no bo też trudno znaleźć aż tak dobre uzasadnienie, dlaczego krypto jest jakkolwiek powiązane z rynkami kapitałowymi. Uzasadnienie znaleźć ciężko, ale z kolei z drugiej strony fakty mówią same za siebie, że te rynki krypto, zwłaszcza Bitcoin, mocno się skorelował w ostatnim czasie z rynkami kapitałowymi. No i tak to wygląda. Mamy też przy okazji stopy rynkowe, czyli rentowność obligacji 10-letnich. W lewym górnym rogu mamy wykres roczny, w lewym dolnym rogu dwuletni. No widzimy oprocentowanie 10-letnich obligacji już zbliża się znowu do poziomu 6% w skali roku. No i jak na to reaguje eurozłoty? No nie mógłby inaczej, jeśli wzrasta oprocentowanie. Rentowność utrzymywania pozycji w polskim złotym rośnie, więc mamy oczywiście spadki. No i dalszy temat, w którym sami się zaangażowaliśmy, odcinek specjalny tydzień temu. Mówiłem o tym, że moim zdaniem ta inicjatywa się powiedzie i wszystko wskazuje na to, że póki co się powiodła. Rynek zareagował wzrostami już po wezwaniu nawet do 48 zł. Przypominam, że wezwanie było po 47 zł. Pierwsze wezwanie było po 45,50 czy po 44,50? Ojej, wypadło mi z głowy. Chyba po 45,50. Później podwyższenie wezwania na 47 zł. No i jak widać, rynek oczekuje, że to będzie kolejne wezwanie. Raczej myślę, że to nie powinno być w okresie 6 miesięcy, bo jeśli doszłoby do kolejnego skupu w okresie 6 miesięcy, to tam są jakieś mankamenty prawne mówiące o tym, że trzeba by tym starym dopłacać, więc jest taka szansa, że Semrush poczeka 6 miesięcy i zacznie nawet skupować z rynku te akcje. Wydaje mi się, że gdyby kurs urósł do 50 paru złotych, 55, tak? No jeśli grupa, która zainicjowała ten cały ruch, oczekuje w 55 zł, 54,75 coś takiego, no to powiedzmy, że to jest w zaokrągleniu 55 zł, no to jeśli na rynku cena by urosła do 50, powiedzmy 3 zł, no to spodziewam się, że już to porozumienie się po prostu wykruszy, ludzie zaczną sprzedawać te akcje, no bo jaki jest sens trzymać pozycję dla niepewnych 55 zł, jak można dostać pewne 53 zł. No ale nie może tego Semrush zrobić już teraz, musi poczekać na co? Na aż minie te 6 miesięcy, żeby nie musieć dopłacać tym, od których skupili już teraz. No a ten skup, tak jak tutaj widać z prawej strony, nie udał się. Prawley nabyło tylko 313 tysięcy akcji, a chcieli nabyć 944 tysiące akcji, więc poniżej
poniżej, tak, poniżej 1/3, no w okolicach 1/3 tego, co chcieli skupić. I mało tego, ta grupa inwestorska, która się zrzeszyła jako takie porozumienie akcjonariuszy, ma 12%, ale jeszcze jest spora grupa, i która jest nawet trochę większa niż ta grupa innych drobnych inwestorów, którzy też się nie zapisali i nie są ani w tym porozumieniu, ani nigdzie indziej, po prostu się nie zapisali, uznając prawdopodobnie, że cena z wezwania nie jest atrakcyjna. Oczywiście pewnie jakaś część ludzi przegapiła, że to jest wezwanie, ale te dwie grupy i nawet ta druga jest na tyle znacząca, że nie można uznać, że jest to jakikolwiek przypadek, także ci, którzy zostali na pozycjach, wydaje się, że mieli rację i im dłużej kurs będzie utrzymywał się nad poziomem 47 zł z wezwania, tym większa szansa, że cała akcja się uda. No, temat następny. Temat następny, Mencen na giełdzie, XDD, świetny ticker XDD, bardzo mi się podoba, no oczywiście bardzo memowy, no ale co mogę wam powiedzieć o mojej opinii na temat spółki Mencen? Ja widzę, ja mam déjà vu, ze spółką Brand24, nawet wyceny są dosyć podobne, kapitalizacja dosyć podobna jak wtedy, czyli debiut spółki, której prezes ma ogromną popularność, i wtedy Brand24 i sam Michał Sadowski miał ogromną popularność, więc ten pierwszy dzień notowań był świetny wtedy dla Branda24. I przypominam, że od dnia debiutu Brand24 aż do dziś cena już maksymalna nigdy nie została pobita. W dniu debiutu albo dzień po debiucie giełdowym Brand24 był na prawie 59 zł i nawet dziś, do dziś, jak widzicie, jest to wezwanie i nawet do dziś tego poziomu się nie udało pobić i uważam, że to samo czeka spółkę Mencen i utrzymywanie tego przy tych poziomach jest totalnie bez sensu. Wycena jest zdecydowanie zawyżona, wyhajpowana tylko popularnością głównej osoby. Tak, by the way, to ogromne obroty, bo free float jest, obroty w ciągu 2 dni na giełdzie były bodajże 3-krotnie większe niż cały free float spółki, ale nie widzę żadnych możliwości, żeby spółkę, która ma tak trudną sytuację, jeśli chodzi o skalowanie. Pamiętajmy, że to jest biznes doradczy, gdzie są potrzebni ludzie. Skalowanie tego jest ogromnie trudne. Skalowanie tego nie może się odbyć bez pogorszenia znaczącej jakości świadczonych usług, więc nie ma takiej możliwości, żeby, chyba że zmieni się kierunek rozwoju tej spółki, ale jeśli będzie dalej robiła to, co robi, czyli doradztwo podatkowe, no ja nie widzę tutaj możliwości, żeby ta spółka, żeby ta wycena była realna. No to zobaczcie sobie, nie wiem, Brand24 porównując, która kapitalizacja, tak jak mówię, była zbliżona, no ale Brand24 ogromne możliwości skalowania, możliwość przejęcia przez spółkę amerykańską, co się stało, co zresztą wam mówiłem, że to jest jakieś naturalne bardzo dla spółki Brand24, żeby ktoś ją ze Stanów w końcu przejął, bo ta spółka ma 3/4 przychodu spoza Polski. No, zupełnie inna sytuacja w przypadku spółki Mencen, rynek tylko polski. Dla mnie to trochę jest tak, że ta wycena to jest tak jak ten ticker, to jest XDD i to jest memstock. No ale memstocki na całym świecie się ostatnio dobrze mają, może się zrobić z tego jakiś memstock. Jakby się dało tu grać krótkie pozycje, no to pewnie to udałoby się zrobić, bo trzeba by było jeszcze kogoś wyciskać z tych krótkich pozycji, no ale na razie póki co nie da się shortować XDD, więc nie spodziewam się raczej tutaj niczego dobrego i uważam, że to już przez lata spółka nie będzie w stanie być wyceniona więcej niż poziomem w okolicach 70 zł. Może jakieś chwilowe przebicie, ale to ja w to po prostu nie wierzę, no ale no zobaczmy, przekonajmy się. Trochę jakby się stało tak, że on dalej będzie rósł i kapitalizacja XDD by przerosła, czyli spółki Mencen by przewyższyła Brand24, to ja być może niczego nie rozumiem. Tak, fundamentalnie uważam, że nie ma to żadnego sensu.
No i ostatnie ogłoszenie, sprzedam Porsche tanio, oczywiście to pół żartem, Porsche, tutaj środkowy wykres, ponad Porsche mamy Kering, co to jest, Louis Vuitton, poniżej Kering, czyli marki luksusowe, Kering, bodajże Gucci między innymi, i Louis Vuitton, to nie trzeba nikomu przedstawiać, także Porsche idzie w... Dobra, co ja chcę powiedzieć, bo tak naprawdę tytuł miał być trochę inny, tytuł miał być podwójne problemy Porsche, bo dlaczego podwójne? Bo umieściliśmy to na tle branży produktów luksusowych, żeby pokazać, jak jest pozycjonowane Porsche jako produkt luksusowy. A produkty luksusowe ostatnio mają się słabo, jak widać zresztą, tak po wykresie Keringu, Louis Vuitton. I mam nadzieję, że widać też po tym, i że korelacja z rynkiem dóbr luksusowych jest bardzo duża. I to jest pierwszy problem Porsche. Ale Porsche ma też drugi problem, bo pokazywałem wam już niejednokrotnie w programie, jak słabo się ma branża samochodów, zwłaszcza w Europie. Tu jedynie Tesla się wyłamuje, i to, która jest jakimś fenomenem i aberracją. Ja tego nie rozumiem. Mówiłem wam w którymś programie, że mieliśmy krótkie pozycje i że albo teraz zacznie spadać, albo nigdy. No i wygląda na to, że nigdy, no bo by było tak jakby miała spadać, to już by spadała, nie spada. No i wrzućmy to gdzieś tam, tą Teslę, jeszcze do innego sektora, no bo wydaje się, że ona już wchodzi, jest bardziej wyceniana jako być może AI, już niekoniecznie jak branża automoto. No ale jeśli chodzi o branżę automoto, ona też ma się fatalnie, to od paru miesięcy wam mówię, pokazywałem wam wykres BMW, sobie zobaczcie, albo no innych, Stellantis, Volkswagen, no to wszystko spada. No i Porsche ma podwójny problem, bo nie dość, że jest marką luksusową, to jeszcze jest branża automoto, no to tak jakby wszystko się sprzysięgło przeciwko Porsche. No i w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Tradycyjnie zapraszam na mojego Twittera, Tom Piwon, na Twittera Funduszu Solution One Fund, i do zobaczenia za tydzień.